W związku z rozpoczętą właśnie rozbudową ulicy Kolejowej i Północnej oraz modernizacją parku przy dworcu PKP, mieszkańcy tej części miasta muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W tym tygodniu nastąpiło całkowite zamknięcie ulicy Północnej na odcinku od ulicy Kolejowej do posesji nr 18. Myślę, że mieszkańcy, szczególnie osiedla Kamena, długo oczekiwali na realizację tej inwestycji. Ona oczywiście usprawni połączenie z miastem tego osiedla, ale również i poprawi właśnie korzystanie, szczególnie dla pieszych z tego odcinka drogi ulicy Północnej. W ramach inwestycji będą prowadzone m.in. takie roboty jak budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego, budowa chodników dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Na odcinku od ulicy Świerkowej do ulicy Wileńskiej wylany będzie nowy asfalt. Kontrakt opiewa na dużą kwotę, bo 2 miliony 600 tysięcy. Termin realizacji 30 wrzesień. Mam nadzieję, że ten termin będzie troszeczkę skrócony. Wcześniej uda się wykonawcy wykonać ten zakładany zakres robót. To nie jedyne inwestycje realizowane na osiedlu Kamena. W tym roku zakończy się również warta 1 400 000 zł przebudowa ulic Wileńskiej i Kowińskiej. 9 dużych inwestycji jest już na różnym etapie realizacji w podstrefie Suwałki, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz największej inwestycji w branży meblarskiej w Europie, firmy Tanne, wartej około 700 milionów złotych, prowadzone są inne przedsięwzięcia inwestycyjne, które w efekcie dadzą nowe miejsca pracy w Suwałkach. Powstaje szereg innych obiektów. My jako Urząd Miejski wydajemy pozwolenia na budowę tych obiektów i ulica na przykład Brylantowa. Wydane zostało pozwolenie na zakład produkcji lemieszy. Tam przy ulicy Brylantowej funkcjonuje Padma 3, taka fabryka. I ona ma harę 4 hektary pod dachem. Teraz dobudowuje taki magazyn wysokiego składowania. Oprócz tego wybudowany został zakład produkcji pił tarczowych firmy ASPI, hala produkcyjna firmy Warast, produkującej tapicerkę jachtową, budynek produkcyjny firmy Picobis. Ulica Szafirowa, tutaj zaraz przy węźle Południe, taka olsztyńska firma będzie zajmowała się serwisem samochodów ciężarowych i sprzedażą tych samochodów ciężarowych. Inwestycja będzie ulokowana na 2 hektarach. Najnowsze pozwolenie na budowę wydane w 2017 roku to rozbudowa hali produkcyjnej firmy Padma Art, budowa węzła betoniarskiego przez firmę Kruszbet, budowa budynku produkcyjno-magazynowego firmy Getax. To bardzo cieszy, buduje, bo widzimy, że te inwestycje i generują nowe miejsca pracy i dla nas, dla miasta też wcześniej czy później muszą spłynąć te należne nam podatki, świadczenia publiczno-prawne. Oczywiście na początku zwalniamy, w tym pierwszym okresie zwalniamy z podatku od nieruchomości. Gotowa dokumentacja techniczna, wydane pozwolenie na budowę oraz złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie inwestycji. Władze miasta czekają już na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania Suwałkom środków na budowę, od których zależy rozpoczęcie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze. Do końca maja powinna być jakaś decyzja, czy będziemy mieli dofinansowanie, czy nie. Liczę, że tak. No i wobec tego będę chciał rozpocząć budowę tej hali gdzieś tam, myślę, koniecznie sierpnia, początek września i zakończyć jesienią przyszłego roku. Szacowany koszt budowy to około 25 milionów złotych. Połowę tej kwoty miałoby stanowić dofinansowanie z ministerstwa. W opracowanej koncepcji hali przyjęto, że jej powierzchnia wyniesie prawie 6630 m2, a wysokość około 16 metrów. Będzie boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a także trybuny na 2165 miejsc. Ten obiekt ma służyć prowadzenia różnych zawodów i ma służyć i dla Wigier, i dla Ślepska, i do rozgrywania różnych imprez takich rangi nawet krajowej, międzynarodowej. W tej części Polski tego typu obiektu nie ma. W promieniu 200 km od Suwałk nie ma. Realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania dofinansowania na budowę hali przez ministerstwo.